Próbujesz chlacić i nie wychodzi. No, tak, dobra. a nie, 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 napiję się, no, a nie, nie, lepiej nie. A I może tak to jedynczyk, wygląda? no, albo nie, 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 na pewno nie. Jeden Tak to łyczek, albo nie, nie. Tak to wygląda. Cześć, ja nazywam się Max Player i witam was w kolejnym odcinku Sea of Thieves. Chucken już pije. Muszę przetestować swój nowy kubek. Świetnie. Tak, o, jeszcze beknij ludziom w twarz, jasne, że tak. Będę latał na lewo i prawo, Maxie, jak coś. Spoko. Dzisiaj, moi drodzy, ogrywamy sobie quest z frakcji Merchant, oh, czyli boy. Z tej frakcji kupców. Jak to lata na lewo i prawo. Za głosy po pijaku, dawaj. Już dojdę tylko do tego. Za głosy po pijaku, no, szybko. Nie mogę dojść do... O, w końcu. No... O, no zagłosowałem. Zobaczmy, co musimy dostarczyć. Musimy dostarczyć 2 razy białych kurczaków. Okej. Okay. A mamy w ogóle ten? No musimy zabrać od niej klatki. Uff. Jesteś w stanie to zrobić? Prawdopodobnie tak. Wleciał do wody. Drabinki nie znalazłem, a już odczuwiałem. Jako, że na naszym serwie widzimy wyspę Czaszki, to będziemy mieli raczej spokój od ludzi, bo wszyscy będą płynąć tam do wyspy Czaszki. My nie zamierzamy póki co, bo nie mamy załogi, żeby cokolwiek tam zrobić. Dobra, mam drugą. Także masz drugą skrzyneczkę, pięknie. Będziemy łapać moich braci. Czekaj, jesteśmy ustawieni dobrze? Prawie, musimy troszeczkę skręcić tylko na prawo i będziemy płynąć idealnie. Nie, no dobra, spoko, już ustawiam nas. I żagiel na dół. Jak jest. I płyniemy po kurczaki. I ja ustawię specjalnie te prześcieradła pod wiatr. Elegancko. Będzie najlepiej. W sumie kierujemy się troszeczkę na tą wyspę. I może buteleczka grogu, jak można. Nie pij. Nie pij. No, ale to takie fajne świecące. Nie no. Pij. No Max, no. Dobry ci radzę, nie pij. No Max. Dostaniesz kulkę w łeb. Pomiędzy oczy, tu. Come on, no come on. Łyczek jeden. Jeden łyczek, dobra. Proszę. No. Dobra, odłóż. Już jest orzeźwiająco. Tylko żebym nie szedł na lewo i prawo po jednym łyku. No nie, no po jednym łyku, chyba że masz słabą głowę, no to nie wiem. Nie, mam mocną głowę. Pamiętasz z Zielonej Góry, nie? Tak, oczywiście. No. Za to ty nie pamiętasz. No trochę nie pamiętam tego. Chicken Isle byłoby prawdopodobnie troszkę wyżej i w prawo. Jest u góry chyba. To? Nie, Blindsman nie. Lagoon, Scorvy. Salty Sands. Nie, Chicken Isle jest po prawej stronie mapy. No to chciałoby ci się tam płynąć. Płyńmy na kolejną jakąś wyspę, może Piracun Plains. I potem Scurvy Isle i... Scurvy Isle. No tak się to nazywa. Scurvy Isle. Isle. Scurvy Isle. No cześć, co tam u ciebie? A wszystko dobrze. Jak ci dzień mija, kapitanie? Tobie zaraz może już minąć całkowicie. Dobra, już stąd idę. Jak się stąd nie ruszysz, majtku. Eo, za nami galeon. W końcu jakiś galeon, ale ewidentnie płynął na wyspę Czaszki. Tak jest. My się nie Może zamierzamy tam. Może to plaga i dobrodziej? Myślisz? Co sądzisz? Małe są szanse, żebyśmy na nich trafili. Znaczy, w sumie nie. W sumie plaga nie jest aż taki ten, żeby płynął w dwójkę galeonem. No w dwójkę galeonem jest ciężko. Bardzo. Oj, oj. Ja się dziwię ludziom, którzy w pojedynkę płynęli galeonem. Raz to musisz te wszystkie... prześcieradła ustawiać pod wiatr. Tak jest. Raz musisz je zwijać, raz zarzucać kotwicę. Więcej dział, 2 pokłady. 3. Znaczy no górny... Dolny i jeszcze niższy. No tak, ale do łatania masz 2, tak? No. No. Tutaj też w sumie mamy 2, ten tylny i ten dolny. No jest tutaj jeden pokład tylko, jakby podpokład i nic więcej, a tam masz 2 piętra. Powiedz mi, kiedy mam zarzucać kotwicę, kapitanie? Jak wpłyniemy do środka. Serio, chcesz wpływać do środka, to ja może trochę podwinę ten żagiel. No oczywiście, nie podwijaj, spokojnie, wyrobię. Wy na pewno? Tak, tylko to jest możliwe, że szkielet będzie do nas strzelał z działa. Are you sure about that? Yes, I'm sure about that, zobacz jak pięknie. Kotwica! Wiii. Oh shit, oh shit, oh shit! Zarliśmy?
Nie, nie zaryliśmy. Aż czeknę. Nic idealnie zaparkowaliśmy, proszę ja ciebie. Bier pan jedną. Bier kapitanie, przepraszam, jedną klatkę no, i właśnie, idziemy łowić kurczaki. Zachowuj się. Hyc. O, jest biały kurczak, bracia, chodź tu. No, muszę strzelić. Będziesz sławny. Dobra, teraz tu, mogę wejść. O. Cyk. Mam go. Yeah. Ja wchodzę do jaskini, patrzę, czy jest tam jakaś skrzynka. Ewentualnie proch. Halo, dzień dobry. Nope. Płynę go odłożyć na statek. Trzeba nope. je też karmić bananami, jak tamtą naszą świnię z Stanisława. Ale Grzegorza! Grześka, no. Ale jak będzie dopiero wykazywało znaki głodu. Szkoda bananów. O, znalazłem gunpowder, jej! Ale uspokoił się. Dopiero co wziąłem tego kurczaka i już się uspokoił. Tylko go nie ten. Nie utop. No wiem, pod wodą zginie łatwo. Yep. Dobra, idę z gunpowderem, nie strzelaj. Spokojnie, spokojnie, bracie. Don't shoot! No, uspokoił się, ładnie. Jej! No! Spokojnie, nie zrobię tego. Ale to tak mnie korci. Tak wiem, strzelić. Że tego nie zrobisz. Spróbowałbyś tylko. Wow! To byłem ja. Dobra! To możemy płynąć, ale teraz musimy dopłynąć do... Golden Sands Outpost. Jest najbliżej? Nie, musimy tam dostarczyć kurczaki. Tam? Tak! A nie można gdzie indziej? Nie, trzeba dostarczyć o, do właśnie do tego outpostu. Jest on dosyć daleko, no ale trudno. Dobra, zwijamy żagle, mój drogi majtku. Ustaw nam ster na lewą stronę. A ja podnoszę kotwicę. Bardzo ładny zachód. O, po drodze mamy wrak statku. Zaliczamy? Możemy, mamy czas. Yeah. A jak nas zjedzą rekiny? To co wtedy? To może niech jedna osoba zostanie na pokładzie. Ja sobie spojrzę w słońce z lunety, ale to fajnie wygląda. Zarąbiście to wygląda. Powiadasz, że fajnie o! Wygląda. Jesus! Jaki ryj! O mój. Odsłoń mi widok! Jak ale ładnie wyglądam, kapitanie, nie? Bardzo ładny zachód, tak. O boj. Jak się pojawił przed... Co to jest za wieża? Ty widzisz tą wieżę tam? To jest wieża ciśnień. Wieża, aha, okej. Okay. Ty, to jest outpost tutaj. Tak, ale to nie jest ten outpost, na który musimy płynąć chyba. A. Golden Sands Outpost. Jeszcze się upewnię, czy to aby na pewno ten. Da, to. No to może łyczek grogu na to, że przebyliśmy tam podróż. Ale łyczek. Łyczek poszedł. A, to był twój drugi łyczek, ej! No, to był mój pierwszy, nic nie widziałeś? No, lekko się bujam, ci powiem. Ej, kotwica, Boże, jedyny! Piliśmy i zapomnieliśmy. Dobra. Dobra, biorę kurczaka. Ty bierz białego. Ale one się utopią chyba, jak skoczymy do wody. Nie od razu. Huo! Hop! Dobra. Ciekawe, ile za nie dostaniemy. Ile pani chce za tego kurczaka? O! O nice. Nawet. Cenne kurczaki. No, twój był gorszy. No. Twój był gorszy. Dzienki. Szósty poziom już mam? Co? No co? No hej. No hej. Zobaczmy, czy ja mam jakiś... Tak, ja mam questa ze skrzynką, więc bum, robimy go. Tylko jeszcze sprzedajmy resztę. Ach, bo ma... pod pokładem. A, pod pokładem? Yep. Zapomniałem, że mamy jeszcze skrzynkę, przecież i gunpowder. I beczkę prochu. Jej! Hup. Niebezpiecznie byłoby wozić je ze sobą. Ty, ty, ru, ru, ru. Hop!
Elegancko. Gdzie jest namiot? Jest namiot. No też to nie będzie dużo warte chyba. 301, okej. I to wszystko? I to wszystko. I teraz wziąłeś questa na skrzynkę, czy na Merchant Alliance again? Na skrzynkę! Oh boy. Także Marauder's Chest sold. Musisz zaakceptować. I płyniemy po to dalej. O, aż trzy, widziałeś? Jedna mapa i dwie zagadki, dobra, no to najpierw powiem jedna ci wyspa. Cannon Cove oraz Crescent Isle. Cannon Cove mam. Jak jeszcze? Crescent Isle. Crescent Isle, okej, mam. I jeszcze kolejna to mapa to jest... Wyspa. Coś w kształcie takiego tego... siekierki czy coś w ten deseń? Takie główienka, dobra. To ona powinna być stosunkowo blisko tutaj. Chociaż nie, bo to nie jest od tego outpostu chyba. Czy to jest to? Nie, to nie jest to. Na pewno? Daj, ja poszukam, daj. A ty ustawiaj już no ten... dobra, bo ja nie umiem. Ustaw na... Na którą? Na Cannon Cove jest najbliżej, możemy najpierw tam popłynąć. Czyli musimy zawrócić na... Południe? Wschód. Wschód. Na wschód. No dobra. To niech będzie wschód. Taki upośledzony Tomahawk. Znalazłem upośledzony Tomahawk. Mm-hmm. Jaka to jest wyspa? To się nazywa Mermaid Hideaway. Mermaid Hideaway. Na wschód mówisz, na i to wyszedł nam trójkąt bermudzki. Normalnie znowu? Teraz o, tak. Dobra, o, dostaliśmy boosta teraz. Yes. Noisz. Dobra, to będzie ostatni quest, który zrobimy w tym odcinku, moi drodzy. No. Come on. No co? To jest dobre miejsce na siedzenie. Dobra, już idę. Idę na bocianie gniazdo, kapitanie. Idź. Boy. Find a campfire near the cave entrance to the east. No turning back when this is done, then read this map. Czyli campfire na east, na wschodzie wyspy. Jesteśmy akurat na wschodzie wyspy. Znaczy nie, na wschodzie to tam. Wschód to będzie... Patrz ile beczek prochu. East, czyli tam. Ile? Dwie, weź jedną. O Jezus, no to faktycznie dużo. No. Wzbogacimy się, chłopie. Patrz ile beczek, dwie! Dobra, płyniemy chyba pełną parą, co nie? Nie, nie pełną parą. Jak to nie? No, wiatr się trochę zmienił. Wiatr teraz płynie w tamtą stronę. Wiatr płynie. Płynie, no. Tak. Wiatr płynie, płynie. Ty tu jesteś. To łyczek grogu na oczeźwienie. A zauważyłeś, że odzyskałem rękę? A ty, no faktycznie. A? O ty kapitanie, ty kurczę. Jakiś magik jesteś. No oczywiście, że tak. Odzyskałem rękę. Jeszcze w prawo, może jeden. O, boj. Ile ty żeś tego wypił? Jest jeden łyżek. Ile ty wypiłeś, mów mi. Jeden łyżek. No nie. O, czemu mi się znowu szabla zmieniła, jak to czarno. Troszkę ciężko jest. No nie klej tyle! Iść do przodu. Kapitanie. Zaraz mi się na pokład zżygasz. Nie zżygam się. Zaraz mi się zżygasz na pokład. Wiem co robię, panie kapitanie. Dzisiaj szorowałeś ten pokład cały dzień i chcesz się teraz zżygać na nie. No jak, okej, oczeźwiałem. Szybko. No bo nie wypiłem dużo. Mhm. Ale jak chcesz, mogę dopić resztę jak chcesz. Nie waż się. Odłóż to. Dobra, odłożyłem już spokojnie. Dziwne, że nie mogę... A dobra, czy ty możesz unloadować te? Widziałem to! Nie widziałeś. Widziałem, co robiłeś! Czy mogę unloadować? To jest załadowana. Tego. Nie można, widzisz? Nie można, lol. No, dziwne. Ej, czy to jest ta skała? Nie, musimy bardziej na... Widziałem to. Nie. Nie widziałeś?
Czemu tyle chlejesz? No bo nasycam się takim fajnym kubeczkiem, no. Nie na tym gra polega, żeby chlać. O, teraz płyniemy pełną parą, zarąbiście. Nic nie piłem teraz. Słyszałem. Nie, nic nie słyszałeś, nic nie piłem. Słyszałem. Nic nie piłem. Jaki czujny teraz. Ja idę zerknąć, gdzie płyniemy. Dobrze płyniemy, znaczy trochę na prawo. Musisz trochę na prawo. Ja wiem! Jestem jedyny trzeźwy na tym pokładzie, ja wiem co robię. Słyszałem to. Nie słyszałeś nic. Słyszałem, ty pijaku. Już się zataczasz, widzę to. Nie, nie zataczam się w ogóle. No. A coś słaby ten grog. Tak. Dobra, teraz się już zataczam, okej. Ile procent może mieć ten grog? Ciekawe. Nie wiem, 20? Skoro tak szybko nam do łba uderza. Curse Nile! Cześć, kapitanie. Tak mi się trochę chodzi na lewo i prawo. Pijaku, kotwica. Idę. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No. Jeszcze nie. No. Now! Ui. Tam coś jest. Gdzie tam? No tam, na tym pomoście. Teraz to jest wyspa z... zagadką. Zagadką, tak jest. Tak. Spójrzmy. Find the tallest tree at the highest point. This meridance will be your worth 6 pieces northwest and break the earth. Czyli musimy znaleźć najwyższe drzewo w najwyższym punkcie. A ja idę zobaczyć tamten zakątek, bo coś mi wpadło do oka. To wyjmij. To jest chyba to drzewo. Znaczy wpadło w oko, a nie do oka, bo nie. Czy to jest to najwyższe drzewo? Chyba tak. I to mamy na northwest. Ciekawa okolica. Six pieces na north. A, nie ma tu nic. West. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Amo, okay. Ha, bum! Yes! O, znowu pozłacany Marauder's Chest. Okay. Może być. Klatkę znalazłem. Na kurczaki. Czemu nie możemy znaleźć zaklętej skrzynki, no? Może na tamtej ostatniej znajdziemy zaklętą. No mam nadzieję. Jesteśmy na ostatniej wyspie. Mermaid's Hideaway. Bum. Bum. Ty, grajek, a kotwica to kto spuści? Ja spuszczę, mam nawet nadecelowane. Na spokojnie. Już. Przywalimy. Cieknie. Oh my god. Idealnie wlecieliśmy, powiem ci. Au. 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 No dopiero co to naprawiłem, halo. No bo cały czas ryjemy, powiem ci szczerze. Jesteśmy w takim miejscu, że cały czas ryjemy. Muszę stąd wypłynąć. O matko. Poczekaj, muszę wykierować, żeby... Dziurę z tyłu słyszałem. Spokojnie, spokojnie. O matku. Czy my jesteśmy na lądzie? Prawie że, muszę stąd wypłynąć. Cały czas ryjemy w dno. No już wykręcam, spokojnie, zaraz wypłyniemy, spokojnie. Okej, teraz tu. Jest tu na dole cały czas, jakby co to naprawiam. Znaleźliśmy w bardzo złym miejscu. Dobra, zrobimy inaczej. Cyk! Kotwica do góry! Kurde, nie umiem wycelować, żeby wylać tą wodę całkiem. O, teraz poleciała. Kotwica w górę. Zaparkowaliśmy normalnie. Czekaj, popchnę ją. Płyń! Płyń! Popchnęłem ją, rusza się. O, płynę. Tak. Dobra. Tak. Tak. Ja idę na dno. Na dno, na podpokład zobaczyć, czy
Są jakieś nowe dziury. Au, 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 au. Dobra, tu już mogę spuścić kotwicę znowu. Dobra. Okej, then. Teraz stoimy w dobrym miejscu. Jak zaryli. Siup. Dobra. Zium. Teraz tak, szybko mapa. Do łapy. Mapa do łapy i jesteśmy... O boj. Gdzie my jesteśmy teraz? To bardziej na południe trzeba pójść. Właśnie nie wiem, w którym miejscu my jesteśmy w tym momencie. Idź ode mnie, szkielety, nie chce mi się z wami walczyć, ała. A! O Jezus Maria, szkielet! I ten szkielet ma pistolet! No właśnie, wstrzelił we mnie. Czekaj, musimy ogarnąć, w którym miejscu wyspy my jesteśmy. Armata, o kurczę. I beczka z prochem. Dobra, my jesteśmy, dobra, widzę, gdzie jesteśmy, czyli musimy iść. Szkielet na... we mnie celuje, a ja trzymałem beczkę prochu, łapie piepła. Idź ode mnie. Musimy iść na południe, tak jest. Idź ode mnie, szkielecie. Nie daj się zabić. Już o! Go zniszczyłem. Gąsie gnoju. Dobra, południe, czyli to tu. Postawię tą beczkę przy tym, auć, przy stateczku. Gdzie to powinno być? Tu jest most. Okej, dobra, widzę. Czyli muszę przejść przez ten most na drugą stronę, tak. Dobra, przez most trzeba przejść. To jest na tym drugim kamieniu, tutaj. Teraz pytanie, czy to jest bardziej na środku? What the fuck? To może być tu? Nie. To może być też na dole. Szkielet. Idź spać. Chyba, że to jest... Czekaj, nie. Tutaj powinno być jeszcze mniejsze. Tak, jest tutaj mniejszy. Czyli, patrząc w ten sposób, skrzynka może być tu. Yeah! Taka zwykła jakaś. Gówniak! Idź mnie stąd, szkielecie. Dobra, voyage complete. Łopatę, szybko. A ja idę po beczkę prochu. Idź po beczkę prochu. Też. Też tu wpadłeś. Tak. O mój Boże. O boj. To jest drabinka. Tylko, że ja się... A nie, ja się wezmę po drabinie, dobra. No to normalnie piraci. Chyba tutaj jednak trzeba skoczyć do wody. Dlaczego? Nie ma przejścia dalej. No to tutaj mamy przecież ten. Zaraz o nasz statek. Idealnie. No. Przepięknie. Przepięknie, idealnie. Ja zostawiłem tą beczukę tak w tej wodzie. Żadnej jaskini na tej wyspie. W tej wodzie? Nie, w tu. Nie patrzyłem. Nie mamy czasu. Musimy, musimy znaleźć outpost. I zakończyć. Oddać wszystko i zakończyć odcinek, bo już w sumie trwa godzinę. Yep. Ciach. Znaczy godzinę nagrywamy, odcinek pewnie będzie lekko krótszy. Tak jak u mnie 20 minut na przykład. W razie jest outpost. O, akurat fajnie po drodze, na pół. Super. Kotwica w górę, mam nadzieję, że nie zarejemy w dno tym razem. Powinno być lepiej. I kierujemy się jak palcem smyrasz po tej mapie. Smyru. No. Dobra, widzę outposta. Statków na horyzoncie brak, zarąbiście. Wiatr mamy. O, wiatr ma... Ten już chleje, no nie mogę. Nie chleje, nic nie widziałeś. Ale słyszałem. Nie słyszałeś? Wszyscy słyszeli. Nie. Udowodnij. Mam nagrane. Tak, jasne. Chyba jest jeszcze szansa, że po drodze złapie nas kraken. Czemu musisz na nie patrzeć, no? Bo to mam oczy. Dobra, na odpoście nie widzę żadnych wrogich statków, więc jest spoko. Okej. Jakoś tak nikt nas nie atakuje, ja nie wiem.
Słabiaki. Ta łajba się za bardzo buja, kapitanie. Ojejku. Za bardzo się buja. A jakbym zrobił coś takiego? Nie mogę. Stąd? Nie mogę wziąć? Ten już chleje. Trzeba to znał, nie może się zmarnować. Co za pijak. Kapitanie. Zrobię coś innego, poczekaj. Nie, poczekaj, spokojnie. Ja wiem co robię. Ja wiem co robię. Tak, wiesz co robisz? Ej, kolego. Ej, pijak, popatrz na mnie tutaj. No. Plus. Coś ci nie wyszło. Nie oblałem cię? Nie oblałeś mnie. Czyli nie mogę cię tak otrzeźwieć. Szkoda. Ale już otrzeźwiałem. No chyba zadziałało. Chociaż nie no, jeszcze troszkę się chyba zataczasz. Nie, już nie. Ja idę zobaczyć na bocianie gniazdo. Co we mnie strzelasz? Uważaj, tam są te beczki z prochem. U góry? Tak, trzy. O, poczekaj. Nie. Czekaj, gdzie one są? Nie. Wolę nie. No przecież bym nie strzelił, no co ty, za kogo ty nie masz? No. Muszę zjeść bananka. Za kogo ty mnie masz? I tak ich nie widzę stąd. Czekaj, a mogę karmić innych prawym przyciskiem myszy? Poczekaj. Nie możesz mnie karmić bananem. No, zużyj tego banana. Nie chcę. No nie będę. Taki dobry, witaminka. Nie będę jadł. Owocy gładny. Nie będę jadł, daj mi spokój. Czemu? Bo nie jestem głodny. Dobra. W lewą stronę mamy nasz port. Ty sprzedajesz skrzynię, a sprzedam wszystkie gunpowdery. No dobra. Możemy tak zrobić. Nice. Wow. No. 153. Za tą skrzynkę? Z 1000 się już zliczyło. Dawaj kasę za skrzynię, chamie. 400. Ładnie. 430. Maruder. I ostatnia skrzynka marudera. I ostatnia beczułka. Gdzie jest ta beczka? Już ją sprzedałem. Ja. Wow. No to ta będzie za jakieś 200, nawet Rada nie. No pierwszy. No bo możesz sprintować, chamie. Wow. Przepięknie. Dobra, dużo się nie zbokaciliśmy na tej misji niestety. Ano. Bywało lepiej. Ale może na następnych będzie troszkę lepiej. Ja myślę, że tu można pięknie zakończyć. No, było miło, było się fajnie i się strąciło. Było się fajnie. No. W następnym odcinku ja proponuję zaatakować kogoś. Tutaj no, też mam, też pobić mam na morzu, bo dawno tego nie było u nas. Też mam taki plan. Także do następnego odcinka, moi drodzy, dziękuję bardzo. No. Nara. Trzymajcie się. Ahoj!